spotykamy, bo będę miała przyjemność przeczytać Wam kawałek przewspaniałej książki, przecudownej. Książka napisana przez Joannę Papuzińską, Nasza mama czarodziejka. A jest ona wyjątkowa, bo mówi o miłości mamy do swoich dzieci. Myślę, że każda mama tak bardzo kocha swoje dzieci, że dla nich może stać się najwspanialszą czarodziejką na świecie. Przeczytam trzy opowiadania. Jak nasza mama hodowała potwora. Siedzieliśmy przy kolacji, ale było jeszcze widno, bo to się stało w sierpniu. I nagle usłyszeliśmy jakieś łomoty i straszne wrzaski, a potem jakby słoniowaty tętent. A potem złamał się płotek i do ogródka wpadł jakiś nieznajomy zwierz, wielki prawie jak nasz dom. Podbiegł do ściany i przytulił się do niej, jakby chciał się ukryć. Swój ogromniasty, żółwiowaty łeb wsadził przez otwarte okno do naszej kuchni i położył na stole. Trząsł się cały ze strachu i miał się czego bać, bo za nim leciała gromada ludzi z kijami, drągami i kamieniami. Smok! Smok! Wrzeszczeli oni. Zabić go! Zastrzelić! Wśród tych ludzi kręcił się także nasz pan od przyrody. Wyrywał im z ręki kije, coś tłumaczył, ale mało kto go słuchał. Jakiś duży chłopak zamierzył się kamieniem prosto w łeb biednego, przestraszonego zwierza. Mamo, to gad przedpotopowy, wrzeszczał nasz najstarszy brat. Mamo, nie daj go zabić, wrzasnął nasz najmłodszy brat. I wtedy nasza mama wybiegła na ganek. Okazało się, że kiedy potrzeba, nasza mama umie krzyczeć głośniej niż najpotężniejszy głośnik uliczny. Łobuzy! Zawołała nasza mama. Zabijać im się zachciało! Zrobił wam jaką krzywdę, czy co? Nie słyszeliście o ochronie przyrody? To jest przyroda! Zostawcie go w spokoju! A zresztą to jest mój ogródek i proszę mi się tu nie kręcić! Wszyscy jakoś ucichli, więc nasz pan od przyrody wysunął się z tłumu i powiedział tak. Słuchajcie ludzie, takie zwierzęta jak to, gady przedpotopowe, żyły bardzo dawno na świecie. Nazywały się dinozaury, żywiły się roślinami, nikomu nie robiły krzywdy i bardzo dawno wszystkie wyginęły. Teraz nie ma już ich wcale. Nie mam pojęcia, jakim cudem ten jeden znalazł się nagle w naszym mieście, ale skoro już jest, nie możemy pozwolić, żeby zginął. Tę sprawę muszą zbadać uczeni przyrodnicy. Żywy dinozaur! Taka okazja zdarza się raz na 100 tysięcy lat. Zaraz idę zadzwonić w tej sprawie do Warszawy. I stało się tak, że kiedy pan skończył mówić, w ogródku nie było już prawie nikogo, bo wszyscy się zawstydzili i poszli do domów. Pan pobiegł na pocztę do telefonu. A nasza mama już stała przy oknie w kuchni i karmiła dinozaura sałatą. Biedaczku, mówiła do niego, jeszcze się trzęsiesz ze strachu. Nie bój się, nie damy cię skrzywdzić. A on zjadał 117. główkę sałaty i łypał na mamy swoimi małymi, poczciwymi oczkami. Mieszkał u nas przez 3 dni. Mama nazwała go Kubusiem. Był bardzo spokojny, tylko jadł okropnie dużo i gdyby nie to, że wszystkie dzieci z naszej ulicy znosiły dla niego trawę i gałęzie, szybko zabrakłoby dla niego jedzenia. Czy nie przesadzasz, Marysiu? Pytał tata po powrocie do domu. Wyrwałeś dla tego zwierzaka całą sałatę z ogródka. A, nie szkodzi, mówiła mama. Taka okazja trafia się raz na 100 tysięcy lat. Obejdziemy się bez sałaty. A 4 dnia przed nasz dom zajechała ogromna ciężarówka, żeby zabrać Kubusia do specjalnego pomieszczenia, jakie zostało dla niego przygotowane w zoo.
Było nam go szkoda, ale wiedzieliśmy, że tak będzie dla niego najlepiej. Tylko Kubuś widocznie myślał inaczej, bo nie dał się w ogóle załadować na samochód. Wlazł tam dopiero wtedy, kiedy mama go zawołała, a panowie przyrodnicy zaczęli mamę prosić, żeby odwiozła z nimi Kubusia, bo może być w drodze niespokojny. No i mama pojechała. Wróciła na drugi dzień, powiedziała, że Kubuś ma tam, gdzie zamieszkał, dużo miejsca na spacery i jedzenia pod dostatkiem. Tylko, że nie nazywa się Kubuś, a dinozaur z Makowic, bo nasze miasto nazywa się Makowice, a on stąd pochodzi. Jak nasza mama urządziła nam podróż samochodem? Na naszej ulicy mieszkali dwaj bracia, których wujek miał samochód. Zazdrościliśmy im okropnie, a oni puszyli się jak pawie, bo to nie byli dobrzy koledzy. Kiedy ten ich wujek przyjeżdżał i zostawiał samochód na ulicy, oni nikomu nie dawali się do niego nawet dotknąć. Wynocha! Wołali. Zabierajcie te brudne łapy, wysmarujecie szyby. A potem wsiadali z wujkiem do samochodu i wujek obwoził ich naokoło miasta i wracał, wysadzał ich przed domem i jechał sobie dalej. A nam było okropnie żal. Któregoś dnia przyszliśmy do domu z ponurymi minami. Mamo, my też chcemy mieć samochód. Macie przecież samochód, powiedziała mama zdziwiona. Wcale nie mamy, zawołaliśmy chórem. A czy to nie jest samochód? Zapytała mama, wskazując przez okno na podwórze. Stała tam nasza stara drewniana ciężarówka, w której woziliśmy się, kiedy jeszcze byliśmy mali. Czerwona ciężarówka. Ostatnio już nam się wcale nie chciało nią bawić. Obraziliśmy się na takie żarty. Tam, taki samochód. Powiedzieliśmy tylko, ale nasz najmłodszy brat, który wszystko bierze na poważnie, zaczął tłumaczyć mamie. My już nie chcemy samochodu do bawienia. My chcemy mieć samochód duży, prawdziwy. Ten jest za mały, żeby można było nim jeździć. Za mały? No, to trzeba go powiększyć. Mama poszła do pokoju i przyniosła wielką, szklaną popielniczkę tatusia. Tą popielniczką tata pozwalał nam się czasem bawić. Miała ona wypukłe dno i kiedy patrzyło się przez nie, wszystko się powiększało. Wszystko się wydawało o wiele większe niż naprawdę. Mama stanęła przy oknie i patrzyła na podwórko przez popielniczkę. To przysuwała ją blisko do oczu, to odsuwała dalej, aż wreszcie zapytała, taki wam odpowiada? Wyjrzeliśmy przez okno. Nasz czerwony samochód nie był drewnianą zabawką. Powiększył się. Był teraz prawdziwym samochodem. Nie jakąś wielką ciężarówką oczywiście, ale furgonetką, taką jak Nysa czy Żuk, tylko że czerwoną. Drewniany kierowca obrócił teraz głowę i patrzył przez ramię na naszą mamę. No, to lećcie szybko na dół. Kto tam chce się przejechać? Zawołała mama. Zadudniło na schodach i już byliśmy na podwórku. Ja mocowałem się z klapą, mały już gramolił się do środka, a nasz najstarszy brat wybiegł za furtkę i zaczął z całej siły gwizdać na palcach. Zbiegli się już wszyscy nasi najlepsi koledzy. Gdy zobaczyli gotową do odjazdu furgonetkę, tak się zdziwili, że nie mogli powiedzieć ani słowa. Nasz najmłodszy brat stał już na platformie i wrzeszczał. Nic nie gadać! Nic nie gadać, tylko wsiadać! Kiedy wszyscy siedzieliśmy w środku, mama kiwnęła głową drewnianemu kierowcy. Samochód ruszył. Przez pół godziny woził nas po uliczkach. Było wspaniale! Samochód pędził naprzód drzewa, przydrożne w tył, motor warczał, wiatr dmuchał, a nasz najmłodszy brat wyśpiewywał w niebo głosy z radości. Kiedy zajechaliśmy znów na podwórze, nasza mama stała w oknie i wciąż patrzyła na samochód poprzez popielnicę. Nareszcie odetchnęła. Już mi zupełnie strętwiały ręce. Odstawiła popielniczkę i nasz samochód w tej sekundzie stał się taki sam, mały, jak był przedtem.
Ciąg dalszy nastąpi jutro, zawołała mama i poszła kończyć obiad. Czar dla mamy. Od rana do wieczora gospodarowaliśmy w kuchni, a mama odpoczywała. Były to jej imieniny, a u nas w dodatku jest taki zwyczaj, że tego dnia mama nie może nawet dotknąć się żadnej roboty. Usiedliśmy do kolacji przy odświętnie nakrytym stole. Czekaliśmy na tatę, który znów na kilka dni wyjechał. I właśnie dziś wieczorem miał wrócić. Opowiadaliśmy sobie różne historie. Najwięcej mówił, jak zawsze, nasz najstarszy brat. Wyczytywał on z gazet wszystko o nowych wynalazkach i maszynach, a potem opowiadał nam to. Czy słyszeliście o poduszkowcach? Zapytał. Nie słyszeliśmy o tym nigdy, więc nasz najstarszy brat opowiedział nam o nowych, latających pojazdach, które tak się właśnie nazywają. Naszej mamie najbardziej podobało się to, że poduszkowce latają nisko nad ziemią, nie tak jak samoloty. Wyobrażacie sobie? To by dopiero było przyjemnie przelecieć się nad samym miastem w taki piękny wieczór jak dzisiejszy. Zobaczyć je z góry, jakby się było gołębiem lub jaskółką. Chciałabym, żeby nam się coś takiego zdarzyło. Nie musiałby być to nawet poduszkowiec, wystarczyłaby zwykła poduszka. W tej samej chwili, gdy mama wypowiedziała to życzenie, nasz tapczan jęknął, stęknął. Wieko podniosło się. Wyskoczyły z niego po kolei nasze poduszki i zawisły w powietrzu. Szalona okazja, ucieszyła się mama. Widać, to jakiś prezent imieninowy dla mnie. Siadajmy. Lecz nim wdrapaliśmy się na poduszki, w drzwiach stanął tata. A trzeba powiedzieć, że nasz tata nigdy nie przepadał specjalnie za czarami. Co tu się dzieje? Zawołał. Co znowu wyrabiacie? Wybieramy się na spacer, krzyknął nasz najmłodszy brat. Siadaj z nami. O nie, macie coraz bardziej szalone pomysły. Co powiedzą ludzie, gdy zobaczą cię, Marysiu, fruwającą nad rynkiem? Tymczasem z tapczana wyskoczyła już piąta poduszka i leciała prosto na tatę. Nic z tego, powiedział tata. Zresztą będzie mi potem dokuczał reumatyzm, jak nie za bardzo przewieje. Lećcie sobie sami, skoro już musicie. Cztery nasze poduszki, gdyśmy tylko na nich siedli, wypłynęły przez okno na dwór. Wyminęliśmy krzaki jaśminu kwitnące w ogródku i zaczęliśmy wznosić się do góry. Gdy byliśmy na wysokości czubków topoli, coś nagle zafurczało za nami. To doganiał nas tatuś na swojej poduszce. A niech tam, ja z wami. Przecież dziś imieniny mamy. I dalej polecieliśmy już wszyscy. Naokoło była ciemna, ciepła, pachnąca noc. Poszewki i falbanki furkotały na wietrze tak, jakby każda poduszka miała swój motorek. Tuż pod nami migotało światełkami nasze miasto. Widać było w mroku domy, dzwonnice, park, naokoło pola, a dalej czarne plamy lasów. Patrzcie, dopiero teraz widać, że mieszkamy naprawdę w małym miasteczku, powiedziała mama. Patrzcie, tymi poduszkami można sterować, zawołał tata. Kiedy rozpinam marynarkę, wiatr stawia większy opór i leci się wolniej, kiedy zapinam, to szybciej. Zaczęliśmy wszyscy próbować. W ten sposób okrążyliśmy rynek. Uwaga! Krzyknął tata. Musimy już wracać. Poduszki opadają. Rzeczywiście nasze pojazdy opuszczały się coraz niżej. Ledwo, ledwo udało nam się dojechać na nich do ogródka. Dotykaliśmy nogami ziemi. Potem musieliśmy już wziąć poduszki pod pachę i wejść z nimi po schodach. Nic nie szkodzi, rzekł tata do mamy. Uważam, że to była całkiem niezła przejażdżka. Udał ci się, Marysiu, ten czar. Kiedy to nie ja czarowałam, sprzeciwiła się mama.
Ja się nie znam na takich wynalazkach. Całą nogę właśnie zastanawiałam się, kto to. Mama przyjrzała się nam po kolei. No, który i jak to zrobił? Zapytała, jak wtedy, gdyśmy coś przyspróbali. Ja, przyznał się nasz najstarszy brat. Pamiętacie baloniki, które kupowaliśmy na defiladzie? Te, co same leciały do góry? Wypuściłem z nich gaz i napompowałem nimi poduszki. Tylko za bardzo się spieszyłem. Nie zaszyłem dobrze poduszek i dlatego gaz zbyt wcześnie uciekł. Chciałem zdążyć przed powrotem taty, ale mi się nie udało. Właśnie, że ci się udało, powiedziała mama. Nie widzisz, że tata nareszcie przekonał się do naszych czarów?